Siemanko, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale i od razu na samym początku bardzo Wam dziękuję za 100 tysięcy subskrypcji. Naprawdę powtarzałam się już kilka razy, ale do tej pory jestem w szoku, że mam tyle subów na kanale, także postaram Was się nie zawieść i postaram się sprawiać, żeby moje odcinki były coraz ciekawsze i dlatego dziś nie nagrywamy z domu, dziś jedziemy na miasto, kontynuuję serię Q&A i zaraz przejdę do odpowiadania na Wasze pytania, ale mam do załatwienia kilka spraw w Ubud. Między innymi muszę pojechać odebrać rzeczy, które zamówiliście Wy w przedsprzedaży w hatihati.pl. Jak wiecie, ja prowadzę firmę razem z Dominiką, tylko to jest dwuosobowa firma i tak naprawdę ja mam taki personalny kontakt ze wszystkimi osobami, które tworzą nasze produkty w hatihati. I czasami jest tak, że ja po prostu muszę jeździć po mieście, odbierać te produkty, sprawdzać jakieś rzeczy i niestety zdarzyło się tak, że zgubiłam wizytówkę od pani, która załatwia nam i która tworzy dla nas drewniane nie kokosy, tylko ananasy. No i właśnie muszę tam pojechać, żeby wziąć od tej pani jeszcze raz kontakt i żeby złożyć zamówienie. Także po prostu zabiorę Was na miasto i będę robiła dzisiaj takie Q&A z różnych części Bali, czyli zobaczymy jak to wyjdzie. Może zatrzymam się gdzieś przy polu ryżu, może gdzieś będę szła ulicą i nagrywała. Mam nadzieję, że ta forma będzie dla Was ciekawa. A tymczasem przechodzimy do pierwszego pytania. Jaki był Twój cel, założenia, aspiracje, kiedy zakładałaś kanał? Jak zmieniły się one na przestrzeni czasu wraz z powiększeniem się kanału? Moim założeniem, w ogóle jak ja chciałam... Ja na początku nawet nie to, że chciałam założyć kanał na YouTubie. Moim jakby pierwszym celem było to, żeby zobaczyć, czy montaż filmów jest trudny i czy mi się podoba. I muszę Wam powiedzieć, że montaż filmów na takim bardzo podstawowym poziomie jest bardzo łatwy, ale jeżeli chce się wejść na taki bardziej profesjonalny poziom, to już wcale nie jest aż tak łatwo i ja przyznam się szczerze, że do tej pory cały czas się uczę i cały czas staram się znajdować jakieś nowe metody montażu filmu, dodawać jakieś efekty, więc mam nadzieję, że będzie widać progres. Wydaje mi się, że niedługo powinnam się zacząć troszeczkę sama dokształcać w tym temacie, więc coś czuję, że będę oglądała jakieś tutoriale, aczkolwiek to będzie dość spory krok z mojej strony, bo ja tutoriali w ogóle z zasady nie lubię. Teraz tak łażę, bo staram się znaleźć jakieś w miarę spoko światło, bo byłam trochę prześwietlona. Także w ogóle celem, jakby założeniem mojego kanału było najpierw to, żeby zobaczyć, czy podoba mi się montowanie, bo szukałam swojej pasji. Po prostu niestety przez dużą część mojego życia nie udało mi się rozwinąć żadnej pasji. Z różnych względów nikogo absolutnie tutaj nie winię. Dodatkowym jeszcze czynnikiem, który nie sprzyjał rozwijaniu pasji, było to, że ja podróżowałam dużo i ja mieszkałam w jednym państwie po jakieś 3 miesiące, 2 miesiące, potem się przeprowadzałam dalej. To nie było wystarczająco dużo czasu, żeby na przykład zacząć coś trenować, czy żeby zacząć coś robić regularnie, bo jak już zaczynałam czuć się komfortowo w jakimś miejscu, no to musiałam wyjeżdżać dalej, dalej, dalej. Także było mi bardzo ciężko, a chciałam znaleźć tę pasję, bo miałam takie wrażenie, że życie moje bez pasji jest takie bardzo puste i osobiście bardzo Wam polecam, żeby szukać tego, co Was fascynuje, tego, co sprawia Wam radość, bo moje życie kompletnie się odmieniło. Więc takie było moje założenie, jeżeli chodzi o założenie kanału, natomiast teraz dochodzi jeszcze parę innych spraw, o których na przykład nie myślałam, bo jeżeli chodzi o serię Top Model, to mam nadzieję, że uda mi się zmotywować te osoby, które chcą zacząć w modelingu, ale boją się, bo mają taki wykrzywiony obraz tego świata, wykrzywiony przez Top Model. Albo też jeszcze dodatkową sprawą jest to, że niektórzy postrzegają modeling w taki bardzo negatywny sposób, właśnie również ze względu na to, jak ten program TVN-owski to pokazał. Dodatkowo też widziałam, że jest parę osób, które pracują jako fotografowie i też napisali mi, że o, dzięki, nauczyłaś nas trochę podejścia do modeli, do modelek. Nie sądziłam, że tak to wygląda, więc cieszę się bardzo. Misją może bym tego nie nazwała, bo to jest duże słowo, ale mam takie czasami wrażenie, że może uda mi się zrobić coś dobrego, więc to na pewno powoli się zmienia. A poza tym, wiecie co, też jeszcze dodatkowo doszły mi takie powody nagrywania, teraz już, w trakcie, że czasami chcę Wam po prostu zapewnić rozrywkę, bo ja sama również lubię oglądać YouTube'a. Ja lubię takie odcinki, gdzie ktoś dużo gada. Także na początku myślałam, że nie powinnam robić tak długich odcinków, bo to będzie nudne, bo to nie klika się w algorytm i tak dalej, ale skoro ja lubię takie odcinki oglądać, to miałam nadzieję, że paru innym osobom również takie odcinki przypadną do gustu i okazało się, że przypadają. Dodatkowo w ogóle YouTube to sprawia takie, ma taką rolę dla mnie
oczyszczającą, taką terapeutyczną. O, terapeutyczną to jest najlepsze określenie. Ja po prostu czasami najzwyczajniej na świecie muszę się wygadać, a dodatkowo jeszcze mam fajne wspomnienia z niektórych wycieczek. W ogóle brakuje mi nagrywania, wiecie co, takich vlogów podróżniczych, naprawdę. Dlatego muszę wyjść z tego mojego komfortowego domu, w którym czuję się tak dobrze i zacząć więcej trochę podróżować. No i jedziemy w drogę, kochani. Na kolejne pytania odpowiem Wam już z innego miejsca. Robimy sobie przy kościele katolickim. W ogóle mi się niesamowicie podoba to, że jak zwrócicie uwagę, może nie będę teraz chodzić, ale puszczę Wam przebitki. Zwróćcie uwagę na to, jak są przedstawione tutaj anioły w tym kościele. Znaczy, przepraszam, nie wiem, czy to jest kościół katolicki, jest to kościół na pewno chrześcijański. Fajne jest to, że jest takie połączenie troszeczkę jakby kultury, którą uważa się, religii, którą uważa się za europejską, z takimi elementami tutaj lokalnymi, balijskimi i takimi niektórymi symbolami hinduistycznymi. Także postanowiłam, że tutaj zrobimy sobie na razie przystanek. Akurat niestety nie umiem się tak ustawić teraz do światła, żeby ładne tło było. Może tutaj będzie, o, z taką figurką świętą, będzie troszeczkę ciekawsze tło. I odpowiadam na kolejne pytanie. Boże święty, ale mam kolor włosów dziwny tutaj teraz w tym świetle. No teraz to wyglądam, jakbym była naprawdę ruda. Kolejne pytanie. Jakiego rodzaju filmy tworzysz najchętniej? Które filmy stanowią największe wyzwanie techniczne lub inne? Największą przyjemność stanowi dla mnie nagrywanie odcinków takich z podróży, z terenu, a to dlatego, że montaż jest dla mnie najciekawszy. Bo na przykład, kiedy nagrywam odcinki z Q&A, które nagrywam tylko w domu i mam cały czas to samo tło, to podczas montażu, jak tylko siedzę i nic się nie zmienia na ekranie, nic ciekawego takiego pod kątem technicznym, pod kątem takim montażowym się nie dzieje, no to wiecie, to jest dosyć monotonne przy tych takich dłuższych odcinkach. To samo jest, jeżeli chodzi o Top Model. Natomiast w ogóle rewelacyjnie mi się montowało odcinki z Tajlandii. Polecam Wam, postaram się gdzieś tutaj podlinkować, a jeżeli nie, to wrzucę link w opisie filmu. Jeżeli zapomnę, to przypomnijcie, ale postaram się o tym pamiętać. Tam było o tyle fajnie, że ja miałam dużo ludzi dookoła i czasami ktoś mi zrobił videobombing, czyli po prostu wbił mi się do kadru i coś śmiesznego zrobił, albo dopiero podczas montażu zauważyłam, że coś się dzieje za moimi plecami. Kiedyś też nagrywałam Q&A z plaży i tutaj już na Bali i pamiętam, że jakiś koleś wbiegł mi do kadru i zaczął za mną skakać. Ja w ogóle tego nie widziałam podczas nagrywania i później dopiero takie smaczki wychodzą podczas montowania i też w ogóle fajne, aczkolwiek dużym wyzwaniem jest dla mnie to, kiedy robię przebitki z miasta, bo wtedy muszę połączyć takie przebitki z muzyką. Ja dosyć słabo sobie radzę z dobieraniem muzyki i z głośnością na przykład muzyki. Dlatego też rzadko mam muzykę w tle w jakichś filmów takich typu Q&A, bo jak wrzucam muzykę, to część osób narzeka, że jest za głośno, część mówi, że jest spoko, część, że irytuje ich ta muzyka. I ja też, to nie jest jakieś takie pole, w którym ja się czuję bezpiecznie, komfortowo i nie czuję, że jestem dobra, jeżeli chodzi o dobór muzyki i ustawianie głośności. Dlatego właśnie najczęściej rezygnuję z muzyki. Ale jak chodzi o takie przebitki, gdzie puszczam jakieś nagrania z miasta, no to wtedy sprawia mi to dużo radości, żeby tak powycinać, żeby coś do bitu pasowało. Także dla mnie najciekawszymi odcinkami, takimi, z których ja jestem najbardziej zadowolona, które sprawiają mi najwięcej frajdy, zarówno podczas nagrywania, jak i montowania, są zdecydowanie odcinki takie vlogowe, podróżnicze, z miasta, z odkrywania nowych miejsc.
i ogólnie zjeżdżenie po prostu po różnych ciekawych zakątkach świata. Ja już odjeżdżam spod tego kościoła, ale powiem wam też, że właśnie jestem jeszcze dalej, powiedzmy, w mojej okolicy i te kościoły mają bramy, to znaczy wszystkie kościoły chyba mają bramy. Natomiast ja tutaj zazwyczaj, jak przyjeżdżałam obok kościołów, bo jest kilka w mojej okolicy, takich chrześcijańskich, to bramy zawsze były zamknięte, więc teraz ja po prostu jechałam sobie o taką uliczką. Zaraz będzie głośno, bo jedzie jakaś ciężarówka. Proszę nie trąbić na mnie. I właśnie tak sobie pomyślałam, o, tutaj będzie spoko nagrać, bo akurat jest brama otwarta, więc zaparkowałam na poboczu skuter. Boże, nie trąbcie. No ale w związku z tym, że zaparkowałam na poboczu, to muszę się zawijać i spadamy. Poza tym jest bardzo głośno, więc chyba nie będzie tutaj sensu nagrywać, ale te anioły takie w kościele chrześcijańskim, anioły, które wyglądają jak hinduistyczne, to jest dopiero czas. Właśnie podjechaliśmy do kolejnego miejsca, w którym będę nagrywać odpowiedź na wasze pytania i zobaczcie, tutaj mamy takie trochę bardziej święte miejsce i jest dużo statuetek, takich posągów jakby. Jak na Bali zauważycie jakąś postać z takimi kłami, to oznacza to, że jest to jakaś postać związana ze śmiercią zazwyczaj. I zobaczcie, jak tutaj się przyjrzycie, to na dole są czaszki, ale co ciekawe, tutaj też znajdują się ofiary, jak możecie zobaczyć, bo na Bali w ogóle jest tak, że ofiary składa się nie tylko dobrym bogom. W ogóle nie ma czegoś takiego jak takie stricte pojęcie dobry i zły bóg. Jakby składa się ofiary i szanuje się zarówno te bardziej pozytywne, jak i te bardziej negatywne emocje, energie, czy jakkolwiek by to nazwać. I właśnie zazwyczaj te takie postaci, które mają kły, to są postaci związane ze śmiercią albo z taką trochę bardziej negatywną energią. Jak możecie zobaczyć, zaraz przejdziemy sobie do kolejnych posągów. Zobaczcie, te postaci wyglądają jeszcze ciekawiej, jeszcze bardziej interesująco. Ja wam kiedyś poopowiadam trochę bardziej szczegółowo o tym, ale między innymi jeden z bogów śmierci ma właśnie takie wystające kły, dlatego też na Bali jest kultywowany w mniejszym lub większym stopniu. Nie traktujcie tego też w 100% na poważnie, ale jest taki rytuał, który nazywa się piłowanie zębów, piłowanie kłów. Natomiast to jest zbyt długi i zbyt gruby temat, żeby wam teraz tak pokrótce o tym opowiedzieć. Kolejne pytanie. Dużo jest pytań, na które chcę odpowiedzieć, ale te takie trochę bardziej poważne, powiedzmy, zostawię na koniec, dlatego że nie chcę zbyt późno dojechać do Ubud, więc teraz takie pytanie. Mogę zapytać się, czym się zajmujesz? Od niedawna cię oglądam. Jasne, że tak. Słuchajcie, dla tych z was, którzy są od niedawna na moim kanale, no to ja zajmuję się prowadzeniem kanału na YouTubie. Przez pewien czas oprowadzałam wycieczki na Bali, ale jak dobrze wiecie, no wiecie, co się stało w zeszłym roku. Wycieczek nie ma po prostu, więc ja zajmuję się prowadzeniem kanału na YouTubie, a dodatkowo mam swój sklep, który nazywa się hatihati.pl i tam razem z moją koleżanką Dominiką sprzedajemy ręcznie produkowane na Bali produkty. Otworzyłyśmy sklep w trakcie trwania pandemii. Tak naprawdę to zaczęłyśmy pracować nad sklepem w kwietniu zeszłego roku. Trochę to wyszło z tego, że jak zobaczyłam, że tak dużo ludzi straciło pracę na Bali, chodzi mi tutaj o Balijczyków. Wiecie, żeby tylko wam powiedzieć, gospodarka Bali w ponad 80% opiera się na turystyce, więc jak zobaczyłam, jak dużo osób straciło pracę, to postanowiłam przyspieszyć trochę działania nad biznesem, który chciałam otworzyć, ale być może za jakieś półtora roku. No więc spytałam się mojej koleżanki, czy nie chciałaby razem ze mną otworzyć tego sklepu i działamy. Było ciężko, a właśnie, jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tylko biznesu,
to dawajcie znać pod tym filmem, dlatego że bardzo chętnie odpowiem na te pytania, tylko ja już od czasu do czasu co nieco opowiadałam o tym, jak działa Hati Hati, jakie były problemy dla nas, co było najtrudniejsze. Dlatego łatwiej mi będzie chyba poprowadzić taki odcinek odpowiadając na wasze konkretne pytania, bo być może ja się cały czas powtarzam na jakiś dany temat, a nie odpowiadam na konkretne pytania. Boże, ale mam jakieś dziwne ślady od opalania. A na chwilę obecną ja utrzymuję się z YouTube'a oraz z prowadzenia mojego sklepu. Tak sobie postanowiłam, że jak będę odpowiadać na te pytania, no to nie będę poświęcać więcej niż 5 minut w jednym miejscu, żeby wyrobić, wiecie, żeby dojechać do Ubud o jakiejś normalnej godzinie. A teraz tak mi się ta świątynia spodobała, że chciałam zrobić zdjęcie bransoletki naszej z Hati Hati. I tak zaczęłam pozować, jeszcze sobie kwiatek włożyłam za ucho. Gdzie ten kwiatek jest? Wypadł mi, taki piękny miałam czerwony kwiatek. I wiecie co, i jestem tutaj już 40 minut, także zawijamy się, chodźcie, jedziemy do Ubud, bo później się okaże, że będę wracała po ciemku. Ten sklep, w którym kupowałam ananasy, także napisałam już do tej pani na WhatsAppie. Kurczę, musiałam tutaj jechać 1,5 godziny, bo zgubiłam wizytówkę. Brawo dla mnie, ale nie mam w ogóle nic straconego, dlatego że znalazłam inny, niesamowity sklep, zaraz wam pokażę. Thank you for beautiful elephants. Yeah, elephants. Terima kasih. Terima kasih. No i kolejny udany dzień. Słuchajcie, poznałam bardzo fajnego pana, który w ogóle okazał się być mężem tej pani od tych ananasów. I zobaczcie, jakie mam cudo piękne. To będzie jeszcze ładniej wyglądało w świetle takim nie aż ostrym jak teraz. Ten słoń pasuje do mojego wystroju wnętrz, bo ja będę miała dom urządzony w takich kolorach turkusowo-złotych. Także jestem bardzo zadowolona. Jeszcze nie wiem, co to jest za rodzaj drewna, bo niestety nie dogadaliśmy się do końca z tym panem, ale strzeliliśmy sobie fotkę, jak mogliście zobaczyć. Ten pan się spytał, czy możemy sobie zrobić zdjęcie, więc powiedziałam, że jasne, ale jak nagramy razem film. Także przedstawił się pan na filmie. Jedziemy dalej i chyba muszę się czegoś napić, więc poszukam jakiegoś miejsca, gdzie mogę się napić szejka czy czegoś takiego i prawdopodobnie wtedy odpowiem na kolejne pytanie. Także na razie. Zobaczcie, znalazłam sklep, w którym jest masa takich pięknych
robionych ręcznie rzeczy na szydełku. Boże, po prostu jestem zakochana. Poznałam taką cudowną panią. Tak mi się z nią dobrze rozmawia. Zobaczcie, jakie to jest cudo. Po prostu nie mogę się napatrzeć. Wow. Trochę musimy teraz zboczyć z tematu Q&A, dlatego że znalazłam takie rzeczy, że po prostu nie mogę teraz wyjść ze sklepu. Przepiękne ubrania, naprawdę jestem w szoku. Nie wiem, czy tutaj to dobrze widać, ale teraz mam top taki przymierzony, kostiumowy, na szybko zapięty, a oprócz tego taka narzutka, piękna, ręcznie robiona na szydełku. No zakochałam się po prostu. Good motivation. Jak się teraz śmiałam. Powiedziałam pani, od której kupuję wszystkie ubrania, że zobaczcie, w tym ciuchu to wyglądam jak taki obcokrajowiec, który mieszka w Ubud, który idzie właśnie na medytację albo na jogę. Tak zazwyczaj wyglądają ludzie właśnie, ekspaci w Ubud. Ale jestem szczęśliwa, tyle pięknych rzeczy znalazłam dla sklepu. W ogóle zobaczcie, jaki mam piękny top. Teraz może aż tak dobrze nie widać, ale jestem w ogóle wykończona, dlatego że teraz przymierzałam ciuchy. Ile przymierzałam? Z 3 godziny. No i jeszcze właśnie nanosiłyśmy razem z panią odpowiednie poprawki i tak dalej. Trochę zmieniałyśmy wszystko. I słuchajcie, jestem wykończona. Ja jestem dzisiaj tylko na śniadaniu. Jak zwykle zapomniałam zjeść. Hello! A teraz zobaczcie, gdzie jestem. Wejdę na chwilę na pole ryżowe i zaraz odpowiem na kolejne pytania. Przechodzimy do kolejnego pytania. Myślałam, że usiądę sobie gdzieś na kawkę, gdzieś na herbatę, ale chyba na razie sobie daruję, bo widzę, że tutaj wszystkie restauracje, które zazwyczaj są na polach ryżowych Tegalalang, są na razie zamknięte. Także nic nie poradzę, będę musiała się zatrzymać gdzieś w przerwie, a w międzyczasie ja sobie trochę połażę, spalę trochę tłuszczu i przechodzimy do kolejnego pytania. Zawsze powtarzasz, że nie chcesz wrócić do Polski. Totalnie rozumiem. Ale gdybyś dostała propozycję na przykład własnego programu w TV, to byłoby cię to w stanie skłonić do powrotu? No to moja odpowiedź jest zdecydowanie brzmi nie, dlatego że mi jest tutaj dobrze, gdzie teraz mieszkam i nie zamieniłabym na razie Bali na nic innego. Gdybym na przykład dostała propozycję prowadzenia programu w jakimś miejscu, gdzie jeszcze nie mieszkałam, być może bym rozważała taką opcję. Ale też powiem wam, że tak naprawdę to teraz w obecnych czasach, przy tym jak bardzo rozwinęła się technika, to w zasadzie nie jest potrzebne to, żeby być na miejscu, tak? Ja uważam przynajmniej. Też wydaje mi się, że jeżeli możemy w ogóle mówić o dobrych stronach tego, że są blokady nałożone na świat, wiecie, ja uważam, że lepiej by było, gdyby nie było tych blokad, nie zrozumcie mnie źle. Ale skoro już są, to wydaje mi się, że jeżeli moglibyśmy wyciągać jakieś pozytywy z tej sytuacji, to wydaje mi się, że dużo osób zdało sobie sprawę z tego, że niektóre zawody można wykonywać zdalnie. I to jest bardzo, bardzo ciekawa lekcja, tak mi się wydaje. Być może trochę zmieni to nasz świat i wydaje mi się też, że właśnie takie zawody, gdzie prezentujemy coś, czy prowadzimy jakiś program, oczywiście z wyjątkami, można prowadzić z różnych miejsc na świecie. Ja na przykład udzieliłam kilku wywiadów, mieszkając na Bali, więc nie było takiego problemu, nie musiałam się pojawiać wcale, zgubiłam się. Ale zobaczcie, jak tutaj jest pięknie dookoła mnie, nic nie widzę teraz. Natomiast to jest jedno z ładniejszych miejsc na Bali, w którym ja teraz się znajduję. No, ale wracając do pytania, żebym się jakoś za bardzo nie rozgadywała. Ja ogólnie jestem otwarta na różnego rodzaju propozycje, więc jeżeli ktoś by miał taki pomysł, że mogłabym coś prowadzić z Bali, to jak najbardziej bym się przeprowadziła. No i zgubiłam się, nie wiem teraz gdzie iść. Gdyby było wymagane to, że muszę się przeprowadzić do Polski, to zdecydowanie powiedziałabym nie. Na chwilę obecną, nigdy nie wiadomo, co się w życiu przytrafi przecież. Kolejne pytanie jest dosyć podobne do tego poprzedniego, ale jednak trochę inne. Wystąpiłabyś w jakimś reality show? Jeśli tak, to w jakim? Pozdrawiam. Ja to pytanie uznałam za dosyć ciekawe, dlatego że... Kurczę, jeszcze pamiętam czasy, jak pierwszy Big Brother był w Polsce organizowany. Pamiętam, jak ja to przeżywałam. Wow, dla mnie to w ogóle był taki jakiś przełomowy moment.
nie wiem, w telewizji, w mediach, w ogóle w moim życiu miałam takie wrażenie. Ja oglądałam tego Big Brothera, teraz już nawet nie pamiętam. Chyba moi rodzice nie do końca mi pozwalali go oglądać, ale jakoś i tak znajdowałam sposoby, żeby obejrzeć mój ulubiony program wówczas. Pewnie teraz jakbym go oglądała, to nie byłoby już tak super jak kiedyś, jak mi się wydawało. Zobaczcie, przez jaką dżunglę muszę się przezierać. No dobra, żartuję, to nie jest dżungla, ale nie było tutaj aż tak zarośnięte wszystko. Albo ja zboczyłam z trasy. Mam nadzieję, że nic mnie nie ugryzie teraz. Kurczę, trochę się boję. Dobra, wiecie co? Chyba wrócę i poszukam jakiejś innej trasy. Bo nie przypominam sobie, żeby ta trasa, którą ja zazwyczaj chodziłam, była aż tak zarośnięta. Ale też z drugiej strony tutaj turystów nie ma do długiego czasu. No dobra, przejdę się obok i zobaczymy. Nie, dobra, wiecie co? Odważę się. Schodzimy. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Także jak ja byłam, ojejcie, ja byłam gnojkiem, już teraz nie pamiętam, kiedy była pierwsza edycja Big Brother, ale byłam bardzo mała, więc wtedy to moim największym marzeniem było w ogóle wziąć udział w Big Brother, ale teraz w sumie to nie jestem pewna, bo nie do końca ode mnie, o Jezu, co ja się chrzaniam tutaj. Nie, nie będę ryzykować, nie chciałam wyjść na cieniasa, ale powiem wam też coś, co mam nadzieję, że wam się przyda. Słuchajcie, nie ma co teraz przesadzać, dlatego że jest jeszcze na Bali pora deszczowa i jakiś chyba miesiąc temu bardzo dużo ludzi wrzucało posty, żeby uważać na Facebooka, bo węże wyłażą, wiecie? I nawet w domach niektórych, u niektórych moich znajomych były węże, także nie będę tutaj szarżować, nie będę zgrywać nie wiadomo kogo. Bo to jednak granie jest warta świeczki. Ja teraz idę przez taki głęboki gąszcz, gęsty gąszcz, Boże. Trochę mi się teraz słabo zrobiło, jak szłam. Także, słuchajcie, nie ma co przesadzać. O Jezu, zaraz tutaj spadnę, bo może być teraz trochę niebezpiecznie. Widzę, że bardzo zarosły te pola, bo tutaj normalnie były ścieżki wydeptane takie, że ludzie mogli chodzić. No ale też nie dziwię się, nie ma turystów już od, Boże, prawie roku. Dobra, ale ja chyba nie odpowiedziałam jeszcze na pytanie. Także dawno, dawno temu, jak wychodził pierwszy Big Brother, to ja chciałam wystąpić w reality show. Wydawało mi się to takie ekscytujące i tak dalej. A teraz, to ja bym się bała, że zrobią ze mnie jakąś wariatkę. Albo jakąś, nie wiem, jakiś czarny charakter. Że zostanę wykreowana i pokazana w najgorszym możliwym świetle. Nie wiem, czy chciałabym sobie to zrobić. Z drugiej strony też powiedziałam, że wzięłabym udział w Top Model, a też by mogło się okazać, że zrobią ze mnie czarny charakter. Uff, się teraz zmęczyłam trochę, nie wchodziłam już długo, nie chodziłam na jakieś hajki. Także wydaje mi się, że teraz na chwilę obecną chyba bym nie wzięła udziału w reality show, ale na przykład mogę sobie sama zrobić własne reality show. Właśnie o to chodzi, że teraz w związku z tym, że możemy sami nagrywać, że mamy możliwość wrzucania filmów na YouTube'a, no to mam takie wrażenie, że czasami te moje daily są takim a la reality show. Nie wiem, być może właśnie nagram niedługo więcej takich odcinków, że jeden dzień z życia Bali, ale będziemy robić właśnie jakieś takie bardziej daily. Zobaczę, nagram kilka takich odcinków próbnych, jeżeli wam się to spodoba, to może trochę częściej będę takie rzeczy wrzucać. Bo też przyznam, że takie odcinki najfajniej mi się montuje, a poza tym ja sama do nich bardzo chętnie wracam. Zobaczcie, tutaj za mną jest huśtawka. Widać tę huśtawkę? Gdzie ona jest? O, tutaj jest ta huśtawka. I to są jedne z tych huśtawek balijskich. Pewnie widzieliście zdjęcia, że można się trochę pohuśtać z takim widoczkiem. Także to jest jedno z miejsc takich bardzo, bardzo instagramowych na Bali. Jeżeli się kiedyś zastanawialiście. Ja tutaj kiedyś wycieczki oprowadzałam. Boże, jak tam jest pięknie. Sami zobaczcie. To wzgórze jest cudowne. Ja tutaj kiedyś wycieczki oglądałam. Tyle razy byłam tutaj też z dronem. Uwielbiam to miejsce. Po prostu uwielbiam. W ogóle wiecie co? Tak zauważyłam, że od momentu jak rozluźniły się znowu ograniczenia na Bali, ja w ogóle teraz też by the way chodzę bez maseczki, bo zobaczcie, tutaj nie ma żywego ducha, a tak normalnie to ja cały czas mam maseczkę, bo stwierdziłam, że nie jest to dla mnie jakimś wielkim problemem, a wolę przestrzegać przepisów państwa, w którym się znajduję. Uważam, że są ważniejsze rzeczy, o które można walczyć, z którymi można się sprzeciwiać, a nie to, że założę kawałek materiału na twarz. Jeżeli są ludzie dookoła mnie, ale po co ja w ogóle zaczynam te tematy? Chciałam wam tylko powiedzieć, że zauważyłam, że zdecydowanie mniej podróżuję, porównując moje odcinki do tego, co było sprzed kwarantanny, do tego, co jest teraz. No i przepraszam was bardzo za to. Wydaje mi się, że się rozleniwiłam. Albo może w takim sensie też, że miałam dużo rzeczy do zrobienia w domu.
Ale to nie jest żadna wymówka, bo jeżeli ja chcę pracować na YouTubie, jeżeli chcę, żeby to była moja praca, a obecnie tak jest, no to też muszę się postarać i też muszę coś z siebie dać, prawda? To nie może być tylko tak, że ja będę codziennie nagrywać, nie wiem, jak skręcam szafkę albo jak maluję wazę od kwiatka. To dzisiaj zapowiedziałam Aleksie, bo napisała właśnie do mnie, że gratuluję 100 tysięcy subskrypcji i pytała się, jak celebrujemy. I jej powiedziałam, że słuchaj, może zrobimy tak, że w piątek ja nam wynajmę jakiś pokój albo jakiś taki domek w innym mieście i zastanawiam się, czy nie wynająć tak, żeby były dwie sypialnie, jeszcze zaproszę taką jedną parę znajomych. I jedziemy do innego miasta celebrować i akurat super by się złożyło, bo w sobotę przychodzi Dimas posprzątać u mnie w domu i on się lubi z Zosią, także mi to bardzo odpowiada, bo poproszę go, żeby po prostu Zośka nakarmił i wyszedł z nią na spacer, więc nie będzie żadnego problemu. No i pojadę przy okazji do innego miasta, jeszcze się zastanawiam, do którego pojechać, ale tak czy siak gdziekolwiek nie pojadę, to na pewno będzie super. No i pojechałabym tam trochę wcześniej, żeby też nagrać jakieś takie fajne jakiś fajny odcinek, postaram się znaleźć coś w okolicy jakiejś fajnej świątyni, także w ciągu dnia, słuchajcie, nagram jakiś taki bardziej przygodowy odcinek, powiedzmy, a wieczorem sobie zrobię imprezkę ze znajomymi. No i chyba taki jest plan. A na razie, na chwilę obecną, plan jest też taki, że słuchajcie, wracam do domu, bo jest godzina piąta, tak po szóstej jest zachód słońca i boję się, że będę wracać po ciemku, a jednak półtorej godziny trasy przede mną. Boże, jak tutaj jest ładnie. Tutaj muszę się kiedyś zatrzymać. Jeszcze po drodze będę szukać jakiegoś miejsca, gdzie będzie coś otwartego z jakimiś napojami. Bo się tak zgrzałam. Zapomniałam wodę spakować. To jest po prostu rewelacyjna. No, świetnie się dzisiaj zorganizowałam. Nie wzięłam ze sobą wody na tak długi wyjazd. I co więcej, jestem tylko po śniadaniu. Także ja nie wiem, od czego ja tyję. Nie, ale teraz już może nie tyję, ale tak mi się śmiać chce, że w sumie nie jem wcale aż tak dużo, a tutaj się uzbierało trochę więcej ciała. To pewnie od tego, że tak mało chodzę, bo wszędzie na skuterze. O, tutaj chyba całkiem niezłe światło jest. Akurat jestem pod taką parasolką. Jadę do domu, bo padam na twarz. Dzięki wielkie, że ze mną jesteście. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za 100 tysięcy. Niedługo zrobimy live'a, na którym sobie na spokojnie porozmawiamy i wysyłam wam tony buziaków. Wielkie dzięki jeszcze raz. Bye bye.